Szybka informacja na początek dla was ludzie, otóż Mirilis Action dojebał jak łysy warkoczem o kant kuli. Zmienił mi mikrofon, czego nawet się nie spodziewałem, dlatego też dzisiejszy odcinek Batmana, ale tylko i wyłącznie dzisiejszy, będziecie musieli niestety obejrzeć z mikrofonem z kamerki. Słychać mnie w miarę, jest taki lekki pogłos, ponieważ troszeczkę jestem od tej kamerki oddalony, no ale niestety nie jestem w stanie z tym nic zrobić, nie cofnę tego za bardzo, nie chcę nagrywać jeszcze raz tego, bo parę razy się tam powiedzmy zeszokowałem. Tak więc niestety przepraszam was wszystkich, ten błąd się już nie powtórzy, dezaktywowałem ten chujowy mikrofon w kamerce i... No i cóż, nawet już nie będzie miało jak go wybrać, tak więc niech płonie, a was zapraszam do oglądania odcinka. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Batmana. Powracamy sobie, mamy akcję, tutaj widzę po cichu, zastanawiam się, czy dam radę sobie tutaj upgrade'nąć cokolwiek, co by mi pomogło w mojej walce w tej chwili, ale wydaje mi się, że nie za bardzo, więc cóż, przeanalizujmy sytuację naszą ogólną w tej chwili, zastanówmy się, co będzie tutaj najlepiej zrobić. To mamy jakąś wieżyczkę, która celuje niestety tutaj. Dobra, chodźmy na razie tutaj na dół. Zobaczymy, co nam da możliwość przejścia tymi tunelami tutaj na dole. Jak daleko damy radę dojść? No damy radę tego kolegę ściągnąć na pewno. Tak więc może to zróbmy. Tamten nas chyba nie zauważy. Ja mam ogólnie też taki fajny pomysł, żeby szybko wybrać nasz wybuchowy żel i postawić go na tej ścianie. Ponieważ potem z tym wybuchowym żelem można robić fajne rzeczy. Jakie, to jeszcze myślę dane wam będzie zobaczyć. Tego gościa nie wiem, czy chce ściągać, bo ta wieżyczka tutaj się centralnie na mnie patrzy. Musiałbym być hardkorowo schowany. Tak, mamy pokazane, ilu wrogów zdejmie żel wybuchowy, jeżeli postanowimy sobie go użyć, aczkolwiek na razie nie będziemy tego robili. Może uda nam się zasadzić pułapkę na większą ilość przeciwników naraz. Teraz niestety najlepiej będzie nam się poruszać chyba cały czas w tym pieprzonym tym trybie detektywa tak naprawdę. A nie, będziemy tam górą się w miarę poruszać. Mogę tam się na górę przenieść, drogi Batmanie, czy nie? Mogę, dobrze. Zawsze jak jest zielony znacznik, to jest takie jakieś wyższe niż normalne miejsce. I tam jest zawsze najlepiej się przesunąć. Chodźmy tutaj, bo tutaj jest takich dwóch Bombersteinów. Ja się zastanawiam właśnie, mogę im zrobić wielokrotny knockout z zastraszeniem. Tamten jeden patroluje i cały czas udaje mu się wejść w zasięg mojego, powiedzmy tam... wejść w zasięg mojego żelu. Ten, co jest tutaj na dole, chyba mimo wszystko niestety... nie wejdzie. Chociaż czekajcie. Czy mogę zrobić mu knockout z góry? To by było takie fajne. Nie mogę. Kurda, była taka opcja kiedyś, no. Ale kurwa macie, to już trochę za daleko poszedł, żebym go załatwił. Ale to jest bardzo fajny pomysł, bo on tu jakieś skrzynki nosi, nie? Tak, zdecydowanie jakieś skrzyneczki sobie nosi. Nie wiem tylko dokąd zablokował się tam przed chwilą na moment. Zrobimy tak. Nie będziemy teraz tego knockoutu robić wielokrotnego. Zejdziemy sobie tutaj. I zaraz zobaczcie, co zrobimy. On tu pewnie wróci po kolejną skrzynkę w tej chwili. Coś tak czuję. A kiedy on wróci po tą kolejną skrzynkę... i będzie szedł z powrotem, to my wtedy zrobimy taki trikuś. Znaczy zejdziemy sobie na dół i go po prostu trzaśniemy. Zrobimy mu cichy knockout. No, na dół. I tak, żeby oni tego nie zauważyli, kurwa mać, no już zauważą. A, boże, dobra, musiałbym tu jakoś sprawniej zejść na dół, żeby to się udało, ale dobra, spróbujmy zrobić tak, skoro on poszedł tam po coś, zróbmy ten wielokrotny knockout z zastraszeniem. I teraz tego, oni tutaj mnie usłyszą hardkorowo, ale wejdziemy sobie od razu na górę. A, pochuśtajmy się tutaj u góry, żeby oni w ogóle stracili tutaj. Kurwa mać, no i zjebałem. A, dobra. Znaczy no, to nie robi jakichś tutaj strasznych wiksów w tej chwili. To zrobi tyle, że oni są świadomi mojej obecności, ale tam już paru pozdejmowałem, więc to będzie kwestia tego. Pytanie, czy oni się na przykład uspokoją w ogóle, w którymkolwiek momencie, czy oni może będą tak świrować cały kurwa czas. Tam mamy paru gości. Ciekawe jestem, czy dałbym radę tutaj zrobić wielokrotny knockout z zastraszeniem. Wydaje mi się, że niestety nie.
Bo nie wiem, nie mam czegoś naładowanego or something, nie jestem pewien. Ale wiem, że jak tego gościa tutaj teraz dopadnę, to on po prostu idzie do piachu tak naprawdę. Dobra, knockout na ziemi. O, dlaczego musiałem trójkąt nacisnąć, a nie standardowe kółko? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, ale już mam to gdzieś. Oni tutaj chyba będą szli za swoim tym kolegą, którego oszołomiłem. Ale czy będą szli, czy będą nie będą szli? Wyjebane tak naprawdę. Tutaj mam tych dwóch kolegów. Ja bym bardzo chętnie ich załatwił, tylko żeby oni się chociaż rozdzielili jakoś. Rozbiję okno kopnięciem w locie. No to bardzo chętnie, tylko żeby oni jeszcze byli ustawieni tutaj jakoś tak, żeby to im większe kuku zrobiło, to będę bardziej zadowolony z efektu. Wejdźmy tutaj. Wejdźmy tutaj i spróbujmy dorwać tego jednego kolesia, który się tutaj buja. A nie jestem pewien, jak on tutaj chodzi. No na dół tam nie zejdę do niego i go tam nie dorwę niestety. Tutaj mogę co najwyżej wyjść w górę tego szybu. Ale czy dam radę go zdjąć, jak on będzie za tą wieżyczką? Chyba tak. Dobra, cichy knockout, kurwa! Dobra, udało się. Wieżyczka nic nie widziała i nawet mogę ją jeszcze teraz rozwalić. Cios knockoutujący to jest coś, co pozwoli mi przyspieszyć proces ogłuszania przeciwnika. Aczkolwiek to spowoduje, że to ogłuszanie będzie głośniejsze, czego raczej nie chcemy robić. Dobra, myślę, że szczerze mówiąc teraz damy radę tam... Gdyby oni się tylko zebrali w jednym miejscu, to by wielokrotny knockout zastraszenie, myślę, byłby możliwy do wykonania. Ale te skurwysyny tutaj tak się rozdzielają głupio. Siedzą w tym budyneczku, a tamte chyba pod tym budyneczkiem, więc ja dałbym radę ich jakoś dorwać tutaj w jednym miejscu, nie jestem pewien. Siema. To może się udać nawet. Knockout w powietrzu. Czy ja dam radę stąd wyjść jakoś szybko? Dam radę stąd wyjść. Oczywiście, że dam radę stąd wyjść. Dobra, oni teraz biegli tutaj razem. Czy ja dam radę zrobić teraz wielokrotny knockout z zastraszeniem, kiedy oni tutaj przylezą? Na pewno jeżeli tutaj obaj podejdą, to dam radę ich rozpierdolić też w inne ambitne sposoby. Znaczy po prostu rozbić okno obok nich. Wtedy obaj będą chyba ogłuszeni. Tak to działa. Ale oni się jakoś tak dupnie rozdzielają. Ale to możemy zrobić w sumie tak. Dzień dobry, proszę pana. On dostał ogłuszenie. A my wracamy sobie na górę. Ten ostatni kolega tutaj przybiegnie. I też się zdziwi, kiedy tutaj przybiegnie tak naprawdę. No, chodź. Dobra, on teraz podejdzie tutaj. Zaraz się pozbędziemy tutaj ostatniego kolegi, który nam przykipsuje. Do widzenia! Bang! Proszę bardzo. Aj, mamy knockout na ziemi i wszyscy wykończeni. To mi się podoba. Zauważyli mnie, co prawda, ale wyjebane. Dużo expa wskoczyło tak naprawdę, więc co mnie to tutaj tak naprawdę rusza. Dobra, co mamy tutaj dokładnie robić? Na pewno rozwalę te wieżyczki, żeby tu móc za chwilę Batmobilem ewentualnie wjechać, bo taki jest w sumie chyba nasz cel, żeby tutaj Batmobila wprowadzić. Żeby coś tutaj właśnie, widzicie, chwycić hakiem. Tam jest niby Scarecrow, ale jestem święcie przekonany, że Scarecrowa tam nie ma. Teraz tylko jak otworzyć te drzwi, które tutaj prowadzą z drugiej strony? Jest przełącznik, czy jak, czy nie, czy tak? Nie jestem pewien. Może za chwilę, jak tutaj podjedziemy, to one się same z siebie otworzą, nie wiem. You're even more afraid than I anticipated. You know where to find me, Batman. Scarecrow jest właśnie przejebany, bo on zawsze tak pierdoli i w sumie to człowiek nie ma zielonego pojęcia, o chuj mu chodzi. Dobra, chyba mamy tutaj podejść do niego tymi drzwiami, więc chodźmy zobaczyć, kto tam tak naprawdę jest, bo nie wierzę, że Scarecrow. Może jednak. O skurwysyn. Wygląda na to, że to on. Fear makes you predictable. I am in complete control. How do I shut it down? Let me go, or she dies. What are you talking about? Barbara Gordon.
found him? Get out of there! Now! Relax! No one knows I'm here. Jezus Maria, czemu ten Batman tak się daje w chuja robić? Knowing that there is no one to blame but yourself. I on miał to wszystko zaplanowane, tak kurwa? Alfred. I heard what that maniac said to you, sir. I've been trying to contact Miss Gordon, unfortunately with no success. Keep trying. Dobra, mamy tu jakąś stację do hakowania. Zobaczymy, czy dam radę cokolwiek powstrzymać. What are you doing? It's too late. You can't stop it. Damy radę. I know. I'm not trying to stop it, but I can reduce the blast radius. And what will happen to you? Damy radę. Find her, Alfred. O, Batman taki bohaterski. No, co się tutaj teraz kurwa dzieje? Co to jest za miejsce? Co tu się kurwa dzieje? Wyjmij się do I'm going to have to move slowly. Be very careful. Sir, I urge you to reconsider. Evacuate now. If you're caught in that blast, you will die. There's no other way, Alfred. There's always a way, sir. Zgodnie z tym, co mówi Batuk, bardzo powoli i delikatnie wyjmuje kanister. Tylko teraz co ja mam z nim zrobić? Zapakować tutaj? A, dobra. Jezus Maria, dobra, przepraszam. Muszę wolniej iść, niech to się uspokoi. Dobra, czyli tempo mojego chodzenia też ma jakieś znaczenie. Jezus Maria, dobra. Ja pierdolę, nie sądziłem, że będę musiał też tak kurwa powoli to wyjmować, ten, z tym chodzić, nie? A załadujmy to już tutaj, rozmieść środek neutralizujący. Co, teraz pewnie muszę automatycznie kontrolować bardzo powolne wstawianie go na miejsce. Mogę przyspieszyć, ale też bez przesady, bo zaraz się wyładuje na czerwony i będzie niemiło. No dobra, mamy co nieco bardzo delikatnej akcji tutaj. Jej! To jeszcze trochę tylko nam zostało. What the fuck? No właśnie, 25%. Zobaczymy, jak dużo uda nam się tutaj zneutralizować. She'll be as angry as you are that she's allowed this to happen. Coś tutaj ogólnie wybucha, aczkolwiek to nie są raczej ludzie, którzy by tu ewentualnie strzelali. This is what he wants. Without you, Gotham will be at his mercy. You cannot let him win. Coś w tym jest, no ale tutaj jest wiele kurwa tych. Trzeba brać pod uwagę bardzo wiele zmiennych, to znaczy, że co się stanie z nami, co się stanie z miastem. Strach na wróble całkiem zajebiście to sobie wymyślił, muszę przyznać tak naprawdę. Dobra, jak będę wkładał w takim tempie, to chyba się uda. Trzeba wkładać jak najszybciej się da, ale też bez przesady, bo będzie źle. Wątpię, żebym o 100% dał radę zmniejszyć zasięg tego wybuchu. Już 50%. No dobra, nie jest aż tak źle. Damy radę, Alfred. If this is about Miss Gordon, you cannot blame yourself for what's happened. Save yourself before it's too late. Goodbye, Alfred. Jezus Maria, Batman, jakie tutaj teksty w ogóle rzuca. Żegnaj, Alfredzie. Co się tutaj dzieje? Dobra, szybko. Deploy na dół. Fajnie! Ogólnie bardzo wygodnie muszę pogratulować producentom, że tutaj umieścili te lampki, które nas informują o tym, jak w ogóle wstrząśnięty, niemieszany jest ten cały środek. Bardzo miłe. O, teraz jako, że już trzeci żeśmy wrzucili, zaraz się zacznie totalny rozpierdol. Zwiększony kurwa o 1000%? Co? Zasięg zwiększony o 1000%? Pojebało? Dlaczego? Dlaczego kurwa zwiększony o 1000%? Co to ma znaczyć w ogóle? O ja pierdolę, co się dzieje? What? What? Co się kurwa Dobra, nie. Nie mam pytań po prostu. Co się odjebało tutaj? Oglądajmy. Wow, dobra, sterujemy teraz, widzę, Gordonem.
Nie wiem, jakaś ilość czasu minęła. VIP Elevator, Wayne Regeneration Projects. Dobra, okej, okay. Jakieś projekty regeneracyjne. O chuj chodzi, nie wiem. Ale zobaczmy sobie VIP Elevator, co się tutaj dzieje. How the hell am I supposed to get in? Voice pattern analyzed. Identification confirmed. Commissioner Gordon. Unbelievable. Ach, ta technologia. Dobra, otwierajmy drzwi. Co się tutaj kurwa dzieje? Co się stało z Batmanem? Czy tego Jokera sobie kurde wymyśliliśmy? Jakie wiksy, dobra, fabuła teraz przebrała trochę niespodziewany obrót. The Flying Grayson, to jest ten nasz ukochany Robin. The Ghost in Grey, The Terror. The Prosecutor, Justice Never Sleeps. Co się tutaj odpierdala? To jest moje pytanie. Może jeżeli to jest jakiś Wayne Regeneration Project, to nie wiem, to może Batmana tutaj próbują przywrócić do życia, czy kichuj? Zamknięci ludzie, a coś tutaj są dookoła? Jesus, tam ktoś siedzi ogólnie. Dużo osób tu siedzi. To jest chyba jakieś prywatne więzienie. What do you want, pig? Mówi, że jakiegoś jest wielki. You think you can police me? Nobody polices the Goliath. Jezus Maria, dobra gościu, siedź tam w środku. Nie chcę mi się z tobą gadać, ale zobaczmy kogo jeszcze tutaj ma. Oh, oh, don't tell me. Don't tell me. You are the police commissioner. Your face was on that billboard they replaced with mine. What are you waiting for, old timer? Johnny C doesn't do requests. Co to za ludzie? Co to jest za miejsce w ogóle? Oh, it's you, Commissioner Boredom. What have you done with my soulmate? If you try to come between us, I'll carve you a smile so wide your head falls off. Co to jest za miejsce i kim są ci ludzie? Christina Bell, Jonathan Brown, Albert King? Ten to w sumie w porządku, ale czemu ten i ta są ucharakteryzowani na kurwa Jokera, nie? Tego nie ogarniam. Tam jest jakaś komora. Zobaczmy jeszcze, kto tutaj będzie. Kim ty kurwa jesteś? Thank God! You have to get me out of here! They've locked me up! Running tests like I'm some kind of guinea pig! There's nothing wrong with me! O chuj chodzi. O! Ja pierdolę! You need to see this. Boże jedyny. What is this place? Who are these people? Before it killed him, Joker sent his infected blood out to all the hospitals in the state. I know, we tracked it all down. We missed some. How? Hospital errors. Transfusions that went unrecorded. Five people were affected, untreated. The blood's gestated too long. It's altering them. They're becoming... Joker. My God. Oh, hoy. It's a form of Creutzfeldt-Jakob disease, but mutated beyond anything on medical record. What about that one? He doesn't look like the others. Henry Adams. He's been infected the longest, but he's symptomless. Immune to Joker's blood. I've got Robin running tests to find out why. One thing's for certain. Henry's the key to all this. I've cooperated. I've done everything you asked. You said it would only take a few days. You can't hold him here against his will. We're close, Jim. We can't let him go until we save the others. Wait. You said five. I only count four. There's one missing. He'll be here soon. Aha, dobra, to rozumiem było przedtem. Nie zauważyłem jakoś, że to była przeszłość. To było chyba to, co się działo po tym, po Arkham City.
Oh, don't act all surprised, Bats. You knew this was going to happen sooner or later. He's stuck deep inside you. Together, we're going to give the city what it deserves. A new Batman. A better Batman. A darker one. Czyżby wymysł naszej wyobraźni? A co kurwa z tymi, co ja ładowałem, tymi kanistrami? Jeden jest niezaładowany, gdzie on kurwa jest? Kurwa, zniknęły te kanistry wszystkie, trzeba spierdalać stąd, ale kurwa jak? Którędy? Górą? Dołem? Trzeba to obadać. No nie ma te kanistry, jeden niezaładowany, nie mam tutaj co wyklikać. Dobra, wypierdalamy stąd w takim razie. Jak stąd wyjść? Jak stąd kurwa wyjść? Pomocy! Herpty derpty, nie wiem, może... A, dobra, wiem już. Musimy Batmobila wykorzystać. Tutaj mamy, przecież możemy tą wyciągarką sobie drzwi rozjebać. To, co planowałem zrobić przedtem, to nie miałem za bardzo jak. Czyli, krótko mówiąc, Joker siedzi wewnątrz nas. To trochę przejebana sytuacja, muszę przyznać. No ale cóż, był jakiś tam motyw, że zrobili, że nam zrobili kurwa transfuzję. Znaczy Joker nam zrobił transfuzję swojej krwi. Z tego co pamiętam, żeby nas zarazić, czy żeby nam coś po prostu kurwa zrobić, nie jestem pewien. Wypierdalamy stąd, cała ta fabryka zaraz się w pizdu zniszczy. Jezus Maria, tyle ognia, tyle akcji, ja pierdyle. Woo! Przejebane, wszystko się zawaliło, okej. Okej. Trochę mu kurwa ta eksplozja nie wyszła, bo ja nie wiem, czy coś się w końcu stało, czy nie. Alfred. Oh, thank God. When the explosion, I thought you might be... It's okay, Alfred. I managed to reduce the blast radius and prevented the toxin from spreading into the city. But what about Scarecrow? Or this... Arkham Knight character. They've got tanks, missiles. Their forces are all over Gotham. Crane got away. I was exposed to his toxin. Good Lord, are you all right? Remember what happened at the asylum? It's okay. I had a bad reaction. But it's over now. I've really got to hand it to Scarecrow. I've never been a fan of his concoctions up till now, but this match, it's intoxicating. It really brings out the me in you. Sir, did you hear what I said? Commissioner Gordon has been trying to contact you. Thanks, Alfred. Jim. You got out. See, I said you wouldn't let me down. I need to speak to you. Sure. What is it? Meet me outside GCPD prisoner detention. I'm heading there now. No to ten, możemy wsiąść do Batmobila, albo możemy tam jechać. Odblokowano życiorysy Jokera, odkryto wyzwanie, spotka się z Gordonem przy areszcie. No dobra, jeszcze pociągniemy trochę tą fabułę, potem się może zajmiemy czym innym, ale chcę sobie zobaczyć tutaj... Rycerza Arkham czytaliśmy. Kim jest w ogóle Albert King? Bokser wagi ciężkiej. Legendarny król Lingu wygrał najwięcej rzęd walk. Na kilka dni przed sądną walką dał się do szpitala na rutynowe badania. Aha. Poważnie poturbował rodzinę, przejął najbardziej brutalne i sadystyczne cechy osobowości Jokera. No dobra, zobaczmy, jeszcze mam tutaj paru. Christina Bell. Wielka kariera w branży finansowej umożliwia jej zasiadanie w zarządzie Queen Industries w Star City. O, Queen, co wy na to, Arrow? Gdy Christina poroniła przetoczoną i zainfekowaną krew Jokera po powrocie do pracy, Christina przejęła kilka cech Jokera, zwłaszcza jego obsesja na punkcie Batmana. Aha. Wycięła kierownikom uśmiech na twarzy. Mamy też Johnego Charyzmę. Jonathan Brownie alias Johnny Charyzma dał się poznać w kabaretach, zanim trafiła mu się życiowa szansa w turnieju talentów. Za pan brat z kontrowersjami, jego kartoteka obejmuje przestępstwa pod wpływem narkotyków, jazda samochodem po pijanemu, bla bla bla. Od momentu zarażenia Charyzma przejawia cechy megalomańskie, co jest odzwierciedleniem statystycznych pokazówek Jokera. No, interesująco. Tutaj mamy Jokera i w ogóle mamy jakieś nagranie, też audio widzę. Joker nie żyje, jednak jego spuścizna miewa się świetnie. Kilka osób zakażonych jego krwią zaczęło przejawiać cechy charakteru zachowania księcia zbrodni. Dwa lata temu,
mutated into a gigantic abomination. I managed to defeat him, but his overdose had devastating side effects. Joker was dying, and he needed a cure. To ensure my cooperation, he infected my blood with his own, leaving me no choice but to help him. But that wasn't all. He contaminated Gotham's blood banks, too. The result? The patients currently quarantined here. Joker's mutated blood behaves like a prion infection, attacking the brain and transforming these people into him. Unless we find a way to reverse the process, no one will be able to stop what he has unleashed. Mówię wam, że ostatnią osobą, która się w Jokera zamienia, jesteśmy najzwyczajniej w świecie my. A i właśnie myślę, że to też będzie tutaj mocna część fabuły w Arkham Knight, ale to mi się podoba, bardzo fajny pomysł. Analyze the militia forces, troop deployments, equipment, movements. I want to know exactly what I'm up against. I'll perform a full analysis of the occupying forces and report back shortly, sir. Ale te czołgi tutaj, czy mi się z nimi chce wszystkimi walczyć? Niekoniecznie. O ja pierdolę, ile ich tu jest, dobra. Aż mi FPS-y spadają, za dużo ich tu kurwa jest, pomocy. Strzelają do mnie, jebańce, chuje jedne. Rozwalą mi tego Batmobila, kurwa mazie, jak się jedno. Aha, no oczywiście kurwa, że muszę zniszczyć ich czołgi, żeby móc wjechać do środka. Oczywiście. Nie, dobra, oni są niestety dość blisko tutaj, tak więc może jednak przydałoby się ich rozwalić. Pojeździmy sobie tutaj na spokojnie, rozpierdolmy ich, wystrzelmy rakietkę, czemu nie, rozwalony. Nie rozwaliła go ta rakietka? O chuj chodzi, myślałem, że ona kurwa rozwala za każdym razem. Dobra, tego nie ma, tam jeszcze jakiś się znajdował. Nie, mamy spowolnienie czasu. Dobra, to chyba wszystko. Możemy jechać do środka w takim razie, tak mi się wydaje przynajmniej. Zasuwamy tu, przynajmniej deszcz nie pada. Czemu kurwa wymyślili sobie ciągły deszcz? Rozumiem, że to fajnie wygląda, ale też trochę gówno widać jak się gra. Jezus Maria. I've gotta go. Batman's here. What's wrong, Jim? Come on, you're scaring me. It's Barbara. She's been taken. No, no, no. I spoke to her. She said she got out. She left hours ago. Stay calm. We'll get her back. Which one? Who's got my little girl? Scarecrow. They took her from the clock tower. All right, we need to go. There could be a clue, something that will lead us to her. I'll follow. Stay in contact. You've got to tell him it's your fault at some point, Bats. And the great thing is, I'll be standing right there when you do. Eskortujemy Gordona do wieży. O Jezus Maria, czemu musi kurwa jechać tym swoim samochodem? It's dangerous out there. Drive slow and let me deal with any trouble. Why did I let this happen? There's no way you could have predicted this, Jim. It's my job to predict it as a cop and a father. The whole thing's gone down on my watch. Dobra, jedziemy przed siebie w takim razie. Raczej nie będę cały czas siedział w tym trybie czołgu. Militia. O Jezus Maria, Jezus Maria, co ja kurwa zrobiłem? This is Arkham Knight. Your priority is to apprehend Commissioner Gordon. I say again, your priority. Dobra, poszła jakaś tam rakietka, trzeba będzie unikać tych stóp wysunek głupich. Uderzenie bokiem, a ja kurwa nie chcę robić uderzenia bokiem. Kurwa, ja wszystko niszczę, Boże jedyny. Spowolnienie czasu, czasami nie wiem, czy to spowolnienie czasu, czy kurwa frame drop i klatki, Jezus Maria. Dobra, muszę gnoja namierzyć. Aha, bang. Jedna to niestety jest za mało. Dobra, zaraz się chyba uda. Dobra, koniec, po tobie. Jeszcze kurwa nie po nim? O, berwałem, nie. Bang! Dobra, nie ma go. Odbijamy w prawo, jedziemy do tego Clock Towera. Jak daleko to jest? Potrącam ludzi w ogóle, porażam ich prądem i odrzucam na bok. No właśnie, kurwa, czemu on od samego początku nie wsiadł do tego pieprzonego Batmobilu? Byłoby 100 razy prościej. To już wsiadł? Nie. Aha, dobra, musiałem podjechać tu na miejsce, dobra.
Siadaj, kurwa, Gordon, wygodnie ci tam będzie. Patrz, jakie mam wypasione siedzenia, żeś jechał tam tym samochodzikiem. Jezus Maria. Trochę można być złym na tą grę, że tak bardzo priorytetyzuje tego cholernego Batmobila. No ale cóż, trzeba jakoś wykorzystać nowość. Batmobil to było coś, o co tutaj gracze prosili od dawna. What have you got, Alfred? I've set the Bat computer to analyze militia presence across the three islands and provide you with a real-time representation of the occupation strength in each zone. As you can see, Miogany Island is heavily occupied, with a substantial drone ground force controlling the roads. Founders Island is the militia stronghold, protected by long-range radars and a missile launcher. I'd recommend keeping the Batmobile away from there for the time being. The remaining drone forces on Bleak Island have been redeployed to protect the clock tower, so expect significant resistance. Aha. Thanks, Alfred. I'm heading there now. A, no dobra. Zneutralizuj siły rycerza Arkham okupujące wieżę zegarową. Yes, sir? The extraction squad's down. Take control of the clock tower drones. He's coming. Switching to manual control. I'll stop him, sir. O Boże, Boże, co za frajerze. No cóż, ludzie, tutaj zakończymy ten odcinek. Naprawdę sporo akcji było, sporo zajebistych rzeczy. Tutaj wersja na PS4 pokazuje teraz swoje minusy, lekkie dropy klatek, kiedy robimy jakieś pościgi po ulicach Gotham, no ale cóż, mówi się trudno. Nadal lepiej niż wersja na PC-ta. Tak więc cóż, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie ocenić odcinka. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Mamy dronów tutaj, 38 dronów, a tutaj ja pierdolę. 4 drony w powietrzu, 48 lekkich, 9 czołgów Kobra, 5 punktów kontrolnych i wieże strażnicze. Cóż, ani tutaj lepiej jak na razie się Batmobilem nie zapuszczać, ale tutaj hej, tutaj wszystkich rozjebiemy. A jak tylko pojedziemy do tego Clock Towera i tutaj ogarniemy parę spraw, to się zajmiemy innymi tutaj zleceniami, to znaczy na przykład właśnie poszukiwanymi ludźmi na służbie. Tutaj to muszę nasłuchiwać tej całej muzyki operowej. Człowiek zagadka, mech. Tak więc zajmiemy się tymi strażakami być może, ale na razie nadal priorytetyzujemy misję główną. Tak więc dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się, ludzie. Do zobaczenia. Pa, pa.